konferencji prasowej zakończyło się spotkanie pomiędzy Olimpią Zambrów a Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Wynik 2-2. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania. Proszę trenerów, zacznę tradycyjnie od różnych gości. Panie trenerze, proszę. Każde punkty na wyjeździe trzeba cenić, aczkolwiek no jak się ma 2-1, to chce się to dowieść. I prosty błąd, poślizgnięcie się jednego z naszych zawodników decyduje o tym, że wywozimy tylko punkt. Ja dzisiaj zespół pochwalę za taką konsekwentną grę. Zrobiliśmy dużo rotacji w składzie. Myślę, że chłopcy, którzy weszli dzisiaj na boisko, potwierdzili, że też są w stanie i im się po prostu to należy. Ogólnie po prostu szkoda. No, z punktu się cieszymy, ale szkoda, że nie zostało dowiezione 3 punkty. Tyle moje z mojej strony. Ja mam podobne uczucie, również spory niedosyt. Uważam, że straciliśmy 2 punkty, a nie zdobyliśmy jednak. Po fakcie, że z przebiegu gry, jakby jest może wynik, tak? W 84 strzeliśmy do walki, w sumie się cieszyć, ale mimo wszystko przed meczem zakładaliśmy, że tutaj wyrwiemy 3 punkty. No i niestety po raz kolejny jakby zawiedliśmy samych siebie, kibiców. Cóż, wygląda na to, że będziemy walczyć niestety o ligowy byt na poziomie trzeciej ligi. Była to kolejna kolejka, w której nie potrafiliśmy zdobyć 3 punktów i jakby mocno wylądować na ziemię. Do tej pory gdzieś szukaliśmy zawsze takich może wytłumaczeń, alibi, że nieźle gramy, nie punktujemy, ta suma szczęścia się do nas w końcu uśmiechnie i wszystko się wyrówna. Jak widać, to chyba nie chodzi o furę szczęścia, tylko o umiejętności, tak? Trener jest do 20 metra bramki przeciwnika i wydaje mi się, że do tego momentu gramy całkiem nieźle. Wymieniamy sporo podań, potrafimy operować piłką, no ale od momentu, kiedy trzeba ciutkę jakości, talentu zawodnika, to się okazuje, że pojedynków 1-1 to oprócz Kamila Zalewskiego czy Rafała Kielnowskiego, który wszedł na boisko, za wiele nie wygraliśmy. Tak? Tutaj jakby nie ma co się czarować, ja zawsze bronię zawodników, ale jeżeli u nas po 14 kolejkach skrzydłowi w sumie łącznie mają jedną asystę, to coś jest nie tak, niekoniecznie z zespołem, ale właśnie ze skrzydłowym. I tutaj jakby mówię, dużo często bronię zawodników, gdzieś staram się ich ciągle tak jakby chronić parasolem bezpieczeństwa, ale no niestety. Nie oszukamy się i jeżeli jakości nie będzie w tym zespole więcej, to wygląda na to, że podobnie będą wyglądać kolejne mecze. Nic, no. Po raz kolejny ciężki tydzień przed nami, musimy się podnieść, jedziemy do Białej Pińskiej, która ma serię nieprzegranych meczów. Gdzie się nie odbijać, no jak u tak rozpędzonego przeciwnika. Mam nadzieję, że wygramy jakiś najbliższy mecz. Na pewno będziemy trenować, przygotować się do tego meczu. I no cóż, no, może tym razem uda się zdobyć 3 punkty. Za dziś dziękuję swoim chłopcom za postawę na boisku, za to, że zostawili dużo zdrowia przez te 90 minut. Potrafili się podnieść przy stanie 2-1. Ale mimo wszystko gdzieś ta, mówię, goryczka zostaje i ta tej pełnej radości nie ma. Tak jak mówię na początku, dzisiaj straciliśmy 2 punkty, nie zdobyliśmy, nie zyskaliśmy 1, ale miejmy nadzieję, że ten punkt mimo wszystko gdzieś na końcu rozgrywek okaże się bardzo wartościowy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenerów? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.